został przeniesiony ze Szczecina tutaj służbowo. I dlatego tu znalazłam się w Nowej Hucie i mieszkam do tej pory. Tu była taka organizacja. Mówiłam. Tak. I mój mąż był dowódcą takiej organizacji, Służba Polsce. I proszę pana, oni pracowali do południa, a po południu się uczyli. No i wszystko szło. Mój mąż rano też pracował i po południu też chodził, uczył ich. No i część tych junaków zostało tutaj. I jako dostali później pracę, mieszkania. Bo tutaj, wie pan, nikogo nie było takich znajomych. Wszędzie było to. W Gumiakach żeśmy chodzili. Kąpaliśmy się tak w grzanej wodzie w miednicy. Tak. Albo są w naszym bloku. To wszyscy właśnie w moim wieku, nawet młodsi, poumierali. Może jest babcia najdłużej mieszkającą tutaj. Mieszkałam w Szczecinie, a poprzednio, proszę pana, ja jestem z Wołynia. Z Zabłogła, jak to się mówi. Z Kresów. Tak, Kresy. Nie chwalę się swoim wiekiem, no ale młoda nie jestem. No. Proszę pana, jestem, jak to mówią, ze wschodnich terenów, to takie geny mają, wie pan, mocne. No i do tej pory, wie pan, trzymam się. Chodzę. Drzewa urosły. Drzewa urosły, proszę pana, nie było drzew. Już mam prawnuczka takiego ładnego. Jeszcze zaraz się urodzi prawnuczka. A teraz się druga urodzi prawnuczka. Tu mi dobrze. Lubię Huty. Jesteśmy zespołem Prokoncepcja, przyjechaliśmy tutaj do was z Proszowic. Proszowice, taka fajna miejscowość, leżąca całkiem niedaleko. Nieopodal. Nieopodal Nowej Huty. Naszą taką misją jest popularyzowanie muzyki, szczególnie wśród dzieci i młodzieży. Chcemy zachęcać młodzież do tego, żeby w ten sposób się wyrażała. Dzisiaj też z nami jest tutaj też taki zaprzyjaźniony zespół. Założeń ogólnie jest to, żeby pokazać dzieciakom, że oprócz na przykład czepaka, picia tanich win i palenia jointów, można też zająć się muzyką. To jest właśnie ten sukces. Oni też tą muzyką są zarażeni. Bo
prokoncepcja to nie są tylko muzycy, to jest też akustyk, to są też to jest cała masa ludzi takich zaprzyjaźnionych, zajmujących się fotografią, robieniem strony internetowej, ktoś przygotuje plakat, ktoś nam pomoże coś zamieścić w internecie. Warto powiedzieć, że to wszystko każdy robi bezinteresownie, bez jakichś tam... Tak, my za to kasy żadnej nie mamy, też tej kasy nikomu nie oferujemy. Chcielibyśmy stwarzać tę przestrzeń dla ludzi młodych, do wyrażania siebie. Sami się jeszcze poczuwamy jako ludzie młodzi i wcale nie mamy z tym problemu, że obok nas na scenie wystąpi zespół składający się z gimnazjalistów. To dla nas żaden nie jest obciach, są z Proszowic, dajmy im szansę, nam też ktoś dał kiedyś szansę. Dzięki.